Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry, Łukaszu. 8 rano. Tak zawsze jest. Tak wstajesz? Ja wstaję wcześniej, o 6 albo 6:30. Tak, żeby było bardziej efektywnie z samego rana. Mateuszu, dla tych, którzy nie interesują się rozwojem osobistym... Powinni zacząć. Powinni zacząć, właśnie. No i teraz ich motywujemy do tego, żeby zaczęli. Tak. Powiedz dwa słowa o sobie. Dla tych, którzy nie wiedzą, może inaczej, powinien zadać pytanie inaczej. Dla tych, którzy nie interesują się topowymi trenerami rozwoju osobistego. Dwa słowa to normalny gość, od tego bym zaczął, który stwierdził, że w życiu nie chciałby być normalny, bo ma tylko jedno życie i chciałby je przeżyć w sposób wyjątkowy. I zaczął pracować nad tym, żeby ta wyjątkowość się pojawiała w różnych kontekstach, związkowym, finansowym, emocjonalnym, społecznym, doświadczeń tego, co się dzieje. I ten gość zaczął się uczyć i z normalnego gościa zaczął robić różne rzeczy, które są zupełnie nienormalne z punktu widzenia normalności. I najlepszą formą robienia tego okazało się być trenowanie innych, uczenie innych tego, jak mogą mieć lepsze życie. Ja wychodzę z takiego założenia, że każdy z nas ma predyspozycję do tego, żeby być czymś więcej niż to, co uważa, niż to, ile zarabia, niż to, w jaki sposób się relacjonuje z innymi. Zawsze można więcej. A jak w to uwierzyć? Wiesz, to... Albo jak do tego dojść? Uważam, że powinniśmy to zauważyć i w naszych życiach sprawdzić kilka takich prostych rzeczy. Na przykład za każdym razem, jak rozstawałem się z dziewczyną albo ona mnie rzuciła, to wtedy wychodziłem z założenia, że straciłem kobietę mojego życia. Ale tylko do momentu, gdy poznałem nową. Gdy poznałem nową, to ona teraz była kobietą mojego życia. I później znowu ona mnie rzuciła albo ja ją i znowu cierpiałem i znowu poznawałem kobietę mojego życia. W końcu do mnie dotarło po 5 razach i mówię, kurde, każda kobieta jest kobietą mojego życia. To może ja nie będę tyle cierpiał. Może polega to na tym, że za każdym razem, w momencie, gdy dzieje się coś złego, to ja jeszcze nie umiem w odpowiedni sposób myśleć. To może ja zmienię swoje myślenie na temat sytuacji, bo wiesz, wszyscy mamy te same problemy, nie? Tak samo niektórym z nas się nie chce wstawać o 6 rano, niektórzy z nas się rozwodzą, inni z nas tracą pracę, albo ktoś nam mówi, że coś jest niemożliwe. Ale w zupełnie inny sposób każdy z nas do tych problemów podchodzi. I ja szukam problemów, im większych, tym lepszych, po to, żeby je zjadać, trawić i po to, żeby na nich się uczyć. Przedoś na świetny temat. Ktoś kogoś zostawia. Tak. Czy można dojść do takiej wprawy, do takiego momentu, że jeżeli jest się zostawionym, to się nie cierpi? Oczywiście, że można. Słuchaj, możesz dojść do takiego momentu, że mimo, że cierpisz, to ci to nie przeszkadza. To jest na takiej samej zasadzie jak załóżmy, że są naczynia do pozmywania. Ja nie lubię ich zmywać, mi się nie chce ich zmywać. Czy to zmienia fakt, że je zmyję? Nie. Luksus tego, że lubisz coś robić, wcale nie jest potrzebny do tego, żeby coś robić. Ja mam małą córkę, która ma 3 lata, która jakiś czas temu nasikała na podłogę, bo akurat pieluchy nie miała. Czy ja lubię posprzątać po niej? Nie, nie lubię, ale i tak to robię. Pojawia się cierpienie w momencie, gdy ktoś mnie zostawia. Czy mimo tego, że czuję cierpienie, ja się muszę źle czuć? Nie, wcale nie. To jest na takiej samej zasadzie, jak wychodzę sobie na zewnątrz, jest plucha i zimno, i ja czuję zimno, ale się z nim nie identyfikuję, ono na mnie nie wpływa. Ja po prostu stwierdzam fakt. No ale wyobrażę sobie, jeżeli nie ma obok Ciebie, powiedziałem, tak. Bo nie ma, no to pojawia tak. się cierpienie, kurde, było fajnie jak była, teraz jej nie ma. Jeżeli patrzysz na to w kategoriach było fajnie jak ona była, to od razu cierpisz. Ale jak sobie pomyślisz, o kurde, w tym łóżku jest teraz wolna przestrzeń, to ja z chęcią ją zapełnię jakąś substytucją, to od razu zmienia się stan emocjonalny, na co zwracasz uwagę. Widzisz, nie można spojrzeć na świat w kategoriach, że ja tylko coś tracę, bez możliwości zyskiwania czegoś nowego. To buddyści mówią, że jak chcesz dokonać zmiany, to musisz najpierw wylać to, co masz w kubeczku, żeby nalać coś nowego. Ludzie czasem myślą tylko w kategoriach tego, co tracą, nie widząc o tym, że każda strata powoduje powstanie przestrzeni, którą teraz można zapełniać. I tak jest wszystkim dookoła. W momencie, gdy ludzie dochodzą do dna w swoim życiu, to ja wtedy mówię, moje gratulacje, już niżej nie możesz zejść. A oni, kurde, ja myślałem, że teraz jest najgorzej, ale gorzej już być nie może, zacznij się cieszyć. My cały czas żyjemy, po prostu czasem nie potrafimy patrzeć na to, że strata to jest największa nagroda i niespodzianka, jaką możemy od życia dostać, po to, żeby móc się zmienić i żeby wprowadzić coś nowego. My doszliśmy do takiego wniosku w moim programie, tak. Życzmy sobie rzeczy negatywnych, bo wtedy się uczymy, one nas szlifują. Tak, i to jest niesamowite, wiesz, dlatego, że ludzie unikają problemów, sądząc, że dobre życie to jest takie, w których nie ma problemów, a ja uważam, że dobre życie to jest takie, w którym problemy są adekwatne. Na przykład jak ja chodzę na siłownię i podniosę sztangę na swoją klatkę piersiową, która wynosi, nie wiem, której ciężar wynosi tylko 20-30 kg, to ja w życiu nie urosnę, bo to jest za mała sztanga, ale jak podnoszę 200 kg, to ona dla odmiany mnie zmiażdży. Więc ja muszę podnosić taką sztangę, która jest adekwatna dla mnie, wystarczająco ciężka, żeby był wysiłek, ale nie wystarczająco ciężka, żeby mnie zabiła. I tak samo trzeba robić, jeśli chodzi o problemy. Każdy z nas powinien mieć coś na tyle trudnego w życiu, żeby rósł, ale żeby go nie przeciążyło. Większość ludzi unika problemów, ale przez to, że unikają problemów, nie są w stanie się uczyć, nie są w stanie zyskać odpowiedzialności. Są takie badania zresztą, w psychologii, bo jestem psychologiem, które nazywają się efektem Rosenthala. Ludzie starają się spełnić oczekiwania, które się ma w stosunku do nich. Dlatego w chwili, gdy idzie mąż z żoną i jedno i drugie jest otyłe, to mąż powinien do niej powiedzieć: kochanie, jakim cudem taka piękna kobieta jak ty jest schowana za tym brzuchem, który w tej chwili nosi, choć będziemy razem biegać. Czasem on na przykład się boi odrzucenia i mówi do niej: o, mój malutki wielorybek, i ona nie wie, że przez, na serio, to się dzieje non stop, i ona nie wie, że nie jest w stanie schudnąć w tym związku z nim. Przyjdzie inny facet i powie: ty, słuchaj, masz 1 miesiąc, jak chcesz ze mną być, żeby schudnąć, i widzisz, jak kobieta wstaje rano, to są te kobiety, które o tej 6 rano gdzieś naparzają, dlatego, że mają cel życiowy, bo ktoś od nich zaczął coś wymagać. A dlaczego nie wymagamy czasem od siebie? To znaczy, chcę tutaj porozmawiać o strefie bezpieczeństwa, że tak, boimy się zrobić krok do przodu. Dlatego, że ludzie, wybierając niskie standardy, mają pewność, że się nie zawiodą. Czy miewasz gorsze dni? Zdarza się. Oczywiście, że tak. Tak jak raz na wozie, raz pod wozem, cały czas. Natomiast te gorsze dni wcale niekoniecznie muszą na mnie wpływać. Jest sobie pogoda, przecież to wpływa na mój biometr, to wpływa na to, w jaki sposób ja się czuję. Albo w danym momencie był jakiś kryzys, albo finansowy, albo emocjonalny, cokolwiek by nie było, albo źle się poczułem. I oczywiście, że wtedy jest gorzej, ale wtedy, gdy jest gorzej, to jest to czas na refleksję. Jest czas, żeby usiąść sobie, wziąć kilka oddechów, wziąć sobie kawę, zacząć robić introspekcję, zastanawiać się nad tym, co się dzieje w moim życiu. To jest tak jak choroba. No, wiesz, to tylko medycyna akademicka uważa, że choroba to jest coś złego. Jak rozmawiasz z Chińczykami na temat choroby, to oni ci powiedzą: a to jest okres oczyszczania się. W chińskich szpitalach nie używają słowa pacjent, używają słowa uczeń. Oni mówią: skoro masz chorobę, to się musisz nauczyć, jak zarządzać swoją głową i swoim ciałem po to, żeby z niej wyjść. Czy lubię dobre emocje? I tak, i nie, bo jak są dobre emocje, to wtedy jesteśmy najmniej czujni. Przecież jak czujemy entuzjazm, to zrobimy największe zakupy i mamy później w szafach rzeczy, których wcale nie potrzebujemy, które kupiliśmy na entuzjazmie. Ale dla odmiany, gdy czujemy się negatywnie, to jesteśmy w stanie być sceptyczni, a wtedy nam spadają szanse, że ktoś zrobi krzywdę. Zawsze są plusy i minusy, wiesz, to jest życie. Jest takie piękne słowo Terencjusza: homo sum etanim humanum alienum esse puto. Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Wychodzenie z założenia, że ja bym tylko chciał być fajny i tylko miły, bez akceptacji swojego cienia, czyli negatywnych stron mojej osobowości, jest bzdurą. Jest cena do zapłacenia za zasoby i potencjały, których my chcemy w życiu. Niestety w naszej epoce my spędzamy więcej czasu na nauce instrukcji obsługi pralki niż instrukcji obsługi tego, co mamy pomiędzy uszami. A powinniśmy, bo to jest niezwykle istotne. To, w jaki sposób planować, to, w jaki sposób kontrolować emocje, to, w jaki sposób zarabiać. Wiesz, w Polsce jest 100 000 milionerów, czyli osób, które osiągnęły pułap 1 miliona złotych. 39 000 osób w Polsce osiągnęło pułap $1 miliona. 100 000, w 2017 tych osób będzie 2 razy więcej. 100 000 ludzi to nie jest przypadek, ich można modelować, można dowiedzieć się, jak oni to robią, żeby samemu zacząć zarabiać więcej. Więc ja zadaję sobie proste pytanie: skoro tamten człowiek jest bogaty i tamten też, to co oni takiego robią? Jak oni myślą, że oni produkują te pieniądze? I zaczynam szukać wzorców i okazuje się, że wszędzie są wzorce. I jak zaczniesz ty robić te wzorce, to zaczynasz mieć podobne efekty jak oni. Jak ważny jest cel? Najważniejszy. Najważniejszy, bo jedyną rzeczą, którą możemy zmienić, jest przyszłość. Ja mogę sobie wyobrazić innego Mateusza za 3 dni, zrobić dokładny obraz, jak on ma wyglądać, i podjąć działanie, które mnie tym Mateuszem uczynią. Stwórz siebie, create yourself. Jesteś w stanie za pomocą swoich myśli zrobić plan, określić dokładne cele, po czym stać się takim Łukaszem, jakim chcesz być. Dokładnie to samo, co zrobiłeś tutaj. Każda rzecz, która jest zmaterializowana, tak jak chociażby ten znakomity program, wcześniej powstała w czyjejś głowie. Wiesz, tego nie było nigdy gdzie indziej. I to jest niebywałe, że my żyjemy cały czas w czyjejś wyobraźni. Wiesz, ktoś wpadł na pomysł, że będzie wodę wydobywał z ziemi i mu się udaje. Ktoś wpadł na pomysł, że komputer zbuduje i to się udało. Ktoś wpadł na pomysł, że będzie program. Ktoś wpadł na pomysł, że zrobi świetny szwajcarski zegarek i to się udało, bo to zostało zmaterializowane. Wszystko się dzieje tutaj. To Einstein kiedyś powiedział, a może tutaj cytat Einsteina, że wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Einstein kiedyś powiedział, że jeżeli oceniasz rybę po tym, jak wspina się na drzewa, to ona spędzi całe swoje życie w poczuciu beznadziejności. Dodając do tego komentarza: nie dlatego, że coś jest z nią nie tak, tylko dlatego, że ryba powinna być w wodzie, a nie na drzewie. Ilu jest prawników, którzy nie powinni być prawnikami, którzy tylko usłyszeli albo przeczytali w rankingach, w czasopismach, że dobrze studiować prawo, bo to pomaga. Nie zapytali sobie bardzo ważnych rzeczy po tym, co ja czuję, kim ja chcę być, w jaki sposób ja najlepiej mogę się realizować i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja skończyłem 3 kierunki studiów po to, żeby zdać wreszcie sobie sprawę, kim ja chcę być, w jaki sposób ja chcę funkcjonować i jaka jest najlepsza forma, żeby dawać światu to, co ja czuję, jest najlepsze. No właśnie. Jak znaleźć tę swoją drogę? zadać sobie parę podstawowych pytań, wiesz, i zacząć modelować swój własny geniusz i swoje własne sukcesy. To mamy Dzień Niepodległości, Piłsudski mówił o tym, że należy się uczyć ze zwycięstw. To się pouczmy. Pierwsze pytanie, za co ludzie chcą Ci dawać pieniądze i z przyjemnością Ci płacą? I się okaże, że w momencie, gdy, mówiąc o sobie, gdy ja śpiewam, to ludzie wcale nie wyciągają portfeli, tylko uciekają, gdzie pieprz rośnie, dlatego że ja uśpiewać nie umiem, ale jak ja zaczynam mówić, to ci ludzie zaczynają mnie słuchać. Drugie pytanie, gdzie w momencie, gdy to robisz, to wychodzisz ponad siebie, więc szukaj sytuacji, gdzie jesteś mądrzejszy niż to, co sądziłeś. I nie możesz być mądrzejszy, robiąc wszystko. Jakie metody możesz polecić komuś, kto ma problem z tym, żeby zrobić kolejny krok w swoim życiu, jakby do realizacji swoich marzeń? Nie chce mu się, po prostu siedzi w jednym miejscu, chciałby, ale za bardzo nie wie jak, nie może. Niech nauczy się planowania celów i zarządzania czasem. Jest taka dyscyplina, która nazywa się psychologią sukcesu, która uczy nas, w jaki sposób za pomocą prostych narzędzi psychologicznych jesteśmy w stanie wpływać na nasze życie. Pierwsza rzecz, planowanie i zarządzanie czasem. Planowanie to znaczy, jak określać cele. Jakie są poprawne kryteria, żeby określić cel? On musi być pozytywnie sformułowany, on musi być zmierzalny itd., itd. To bez problemu na internecie można znaleźć i się zorientować, jak to działa. I techniki zarządzania czasem, żeby się motywować, żeby nie mieć sabotaży, żeby wstawać rano, żeby zorganizować sobie w odpowiedni sposób życie. Muszę Ci powiedzieć, że jak poszedłem na NAC, dzięki Tobie tam byłem. Dziękuję. To nawróciłem się dosyć mocno, ponieważ ja wtedy zrozumiałem, że ja chcę to robić. To znaczy, ja już miałem swoje spotkania motywacyjne, mam swoje małe wykładziki, mogę powiedzieć, ale wtedy się nawróciłem i powiedziałem organizatorowi, Łukaszowi Milewskiemu. Tak. Łukaszu, jeżeli ktoś dzisiaj Ci się wyłoży, to ja mogę wejść na tę scenę. Potrzebuję tylko podłączenia do internetu i laptopa. Rewelacja. Bo mam swoją prezentację, jakąś tam sieć i mogę to zrobić. Doskonale. Widziałem, za rok wystąpię na tej scenie. Wspaniale. Wiesz, poszedłeś na NAC-a w zupełnie innym celu i coś oglądałeś i coś się poruszyło w Tobie i mówisz, kurde, ja bym to chciał zrobić. I w tej chwili rośnie człowiek, który za jakiś czas będzie inspirował w tej chwili dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi, a później może miliony i tak dalej, bo to jest ważne, bo my żyjemy w tej chwili w takiej ewolucji świata, która potrzebuje ludzi, którzy mówią, możesz, wszystko jest możliwe, osiągniesz to, ja Ci powiem, w jaki sposób za pomocą prostych narzędzi możesz wpływać na swoje życie, po to, żeby naprawdę żyć tak, jak chcesz. To jest niesamowite, bo tylko możemy się definiować poprzez to, co jest większe od nas. My musimy wziąć miecz, iść na wielkiego smoka i ten smok na nas zioni, mówi, sorry, jeszcze nie teraz, przygotuję się, wracam za chwilę, teraz i tak dalej, aż w końcu w pewnym momencie tak rośniemy i zyskujemy taką siłę, że jesteśmy w stanie się z największym naszym wewnętrznym demonem również skonfrontować. I jednym z takich demonów może być, kurde, na przykład ja i Lady Gaga, dlaczego ja miałem to robić i tak dalej. Żyć, nie umierać. Tak, jesteśmy szczęściarzami, ale to tylko dlatego, że przez długi czas leżałeś w tej kawalerce i myślałeś o tym, jak zmienić świat, więc szczęściu trzeba pomagać. Na koniec jest takie jedno fantastyczne badanie. W Anglii zrobili badanie na temat tego, czy istnieje pech, czy istnieje szczęście. Wzięli więc ludzi, którzy uważali, że są szczęściarzami i pechowcami i kazali im grać na loterii. Nikt nie wygrał, więc się okazało, że to szczęście albo pech to właściwie nie bardzo jest jak zmierzyć, ale wyszły pewne efekty uboczne. Mężczyzna, który te badania robił, psycholog, umieszczał banknot 10-funtowy przed wejściem do kawiarni, w której spotykał się z ludźmi, którzy byli badani. Ci, którzy uważali się za szczęściarzy, widzieli ten banknot 10-funtowy, brali do ręki, wchodzili i mówili, wow, nie uwierzysz, co się stało, znalazłem 10 funtów przed wejściem do kawiarni, jestem szczęściarzem. Ci wszyscy, którzy uważali, że są pechowcami, nie widzieli banknotu, po czym on im mówił, słuchaj, tam leży banknot, a on mówi, nie zauważyłem, a wiesz czemu? Bo jestem pechowcem. Wygląda na to, że takimi szczęściarzami właśnie jesteśmy. Szczęściu trzeba pomóc i my mu pomagamy ciężką pracą, otwartością i jakością, żeby ci wszyscy ludzie, którzy nas oglądają, zmieniali swoje życie, cokolwiek by to miało oznaczać i w jaki sposób. Dlatego dziękuję Wam wszystkim za oglądanie nas. Amen. I Tobie za ten wywiad. A ja dziękuję, że byłeś. Najlepszego. Serdeczności. Bardzo dziękuję.